Pa jak ja se pak! Szalony, jak ja cię kurzałaś, że kręci piasek, chcę. Mówisz? Co, no normalnie, no ja sobie podejść. Na GPS-ie jadę, jeszcze tamtą planszę sobie u ciebie. A nie możesz się poważniej raz zachować? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ale ty sobie jestem. Dalej robisz jaja, to słyszę. Jestem Adam, ze mną jest Marcin. Gramy sobie Trackmania Nations Forever. United. Forever. Adam, stukasz gałganie. Nie, ja tak, wiesz, no bardzo poważnie się staram nie wydurniać, bo ostatnio w ogóle, nie wiem, czy wiesz, usłyszałem od jednego z widzów, że kiedyś byłem fajny, a teraz robię się pajaca na odcinkach, wydurniam się dremordę i głupie miny robię. No to... Czujesz? Ja. O, kogoś fantazja poniosła. Więc ja tak stwierdziłem, że czas spoważnieć na stare lata. No nie, no ludzie, weźcie mnie, róbcie. Nie róbcie mi tego, no. Jedyna radość z życia, jaką miałem, to to, że Purpose się wydurniał. Teraz już tracę całą radość z życia. Tak, bo ja tak ogólnie się wydurniam jak głupi i... No. Jak ja mogłem tak? Ja nie wiem w ogóle. Dlaczego wy mi to robicie, widzowie drodzy? Trochę powagi w życiu, trochę powagi. Ty też już mógłbyś spoważnieć, wiesz, no. No ja jestem poważny. 19 lat już na karku masz. Haha, no. No. No mam. 19, zgadza się. Ty, to głupia plansza kolejna. Czy to jest... powiem tak, jest dużo łatwiejsza od tej, którą jechaliśmy u mnie. No. Ale mimo wszystko jest taka... No nie, no. Jest taka, niesmak pozostaje, nie? No właśnie. Niesmak pozostaje. Wiesz, bo kiedyś... Wiesz, dlaczego ja cię przestałem zapraszać, nie? Czemu? Nie znasz tego? Nie. No bo no, wiesz, no... Była taka sytuacja, że byłeś u mnie w gościnie, zniknęło mi wtedy 500 zł. I pieniądze się znalazły, ale... No nie smak pozostał, nie? O co tu chodzi? Aha, jest, przejechałem, dobra. Czyli po przejechaniu przez metę nie zrestartuje ci się gra. Znaczy, nie wyłączy się, o może tak, więc bierz to pod uwagę, nie? Mhm. Ja biorę wszystko w tej grze już pod uwagę. Bo mam pierwsze miejsce aktualnie. To jest w ogóle strasznie długa plansza. No bardzo długa, ale mówię, nie jest mocno jakaś techniczna, trzeba po prostu uważać, żeby nie popełniać błędów i będzie dobrze. Mhm. Kilka drifcików ładniejszych zrobić i już masz ładnie przejechaną planszę. No, to jest taka drifterowa. No, taka bardziej Kurde. Drifterowa niż nie drifterowa? Mhm. O, taka właśnie. O. Zrobiłeś, zgapiasz ode mnie i robisz bardzo podobny czas do mnie. Także co, no jak? Co ja poradzę, że ten Hunter wszystko ode mnie zgapia, no? Dokładnie, wszystko. Porównać, Hunter Purpo, sama nazwa jeden do jednego prawie, że? No dokładnie. Jakby odjąć jakieś litery, dodać jakieś litery. To identyko. Dodaj odejmij wszystkie, dodaj Hunter i będziesz miał, zobacz, no. Czyli Purpos wychodzi, no. Wychodzi Purpos, dokładnie. Odejmij Purpos, odejmij Hunter i... No. I to samo, nie? No, tak samo. Odejmij moje jakieś tam ponad 3,5 tysiąca filmów. Ile ty masz filmów? Oj, nie wiem, 4 tysiące? No, to gdzieś tak tyle. No, takie wiesz. Takie co ostatnio u Purposa i Purpos wychodzi, no. Już wiecie, kim się inspiruje w końcu. Ja jako jeden z porządnych artystów YouTube'owych nie podpierdalam z zachodu, podpierdalam od Purposa. Dokładnie. I nie przeklina tak jak ja i w ogóle jest, mamy dokładnie. Bardzo podobny styl. Tak, dokładnie. Ty, poprawiłem normalnie na trzecie miejsce. Motherfucker. Motherfucker, ty się nie znasz, a idź pan. Motherfucker. Motherfucker, dokładnie. Fakir. Sparolek synku w ogóle z nami jedzie, czujesz? Jak? Sparolek synku. A to on mnie obraża? Z Lubuskiego. Sąsiad! Ale będziesz miał ten clickbaitowy tytuł. Ale ja nie mam flag żadnych podanych. Mi nie wyświetla. Ale to na czacie się wyświetla. A, bo to czat masz wyłączony. No. Sąsiad Purposa z nami jedzie. Sąsiad Purposa. O, no i dobre. I
Miałem na początku mieć clickbait, że zgapiam wszystko od Purposa, że Purpos moją inspiracją, cokolwiek. A to wam sprzedajemy w ogóle, jak wygląda praca youtubera. Tak naprawdę połowy odcinka. Znaleźć jedno zdanie, które będzie baitem. Tak. Ale tak jest prawda, no że w trakcie nagrania już my się zastanawiamy, które zdanie będzie tą częścią na tytuł. Dokładnie, tak jest. No, na tym polega praca, no to też weźcie wymyślcie tak na szybko. No. Najgorzej to jak właśnie jak to, co ja zrobiłem. No i ty też będziesz miał z tym problem. Bo niby masz w głowie, ale tu zaraz po moim odcinku polecieliśmy z odcinkiem Huntera. Ja już nie pamiętam, co miałem za tytuł dać. A ja po prostu sobie oglądam te odcinki. Tak? Albo możesz na przykład, nie wiem, zminimalizować grę na chwilę i nazwać sobie. No i nazwać, odcinek. Dokładnie. I olać. Wiesz, ja to mądry człowiek Huntera, jednak jestem, jak nie piję. Szkoda, że nigdy nie przestajesz. Jak to nie przestaje? Nie, no dobra. Wiesz co, wyprzedziłeś mnie tu? Nie. Nie wyprzedziłeś mnie. To dobrze, bo ja już tego nie poprawię. To ja w tym chyba czasie też pójdę, mam 40 sekund na to, żeby sobie nazwać film swój. Tak, to zrób sobie to, bo ja już... O kurwa, nie, dobra, jebać tę grę. ten... O. Ja sobie poczekam. Ja mam to w dupie. No i już to nazwałem. No i fajnie, dobra. No i tak, wszyscy są zadowoleni. Poza Hunterem, który przegrał pierwszą rundę. No niestety, tak bywa w życiu. Bo tutaj nie było rozgrywkowej rundy od razu. Znaczy no była, te 18 sekund chyba ostatnich tamtej, nie? Tak, tamto było, się liczyło jako wygrane moje, a tutaj. Bo lecimy teraz z rzędu, bo wiecie, no nagrywam zapasy tym razem ja, bo jadę na wakacje. Hunter wrócił, teraz ja jadę. No. Leżeć jakby czy ogon na gnoju. I dlatego musimy teraz pocisnąć, słuchajcie, zdradzę wam tajemnicę, to jest drugi odcinek z rzędu, a musimy jeszcze 4 pocisnąć. Ale ile spokoju potem będzie na przyszłość, nie? A ile, przez ile czasu wreszcie nie będę go musiał słuchać? O Jezu, jak ja się cieszyłem, słuchajcie, jak ja mówię, dobra, weź Purpos, dawaj, nagrywamy, nie? On dom, co poprzednio, nie? Nagrywaliśmy na zapas, te FM ma te wszystkie pierdoły. I tak Purpos mówi, że nie, ja nie mam czasu, mówię, kurwa, weź, bo nie chcę cię słuchać na kolejny dzień, weź, nagrajmy dzisiaj, nie? To oczywiście ja mu to nie powiedziałem, ja nie powiedziałem mu tego na głos, bo by się obraził na mnie, by nie nagrywał ze mną, wtedy nie miał oświetleń. Ale normalnie wziął, mówi, no dobra, nagramy. Ja mówię, jest, Boże, dobrze, Jezu, jak dobrze, jak fajnie. Jezu, w końcu dobrze, w końcu miło. I tak, no. Dobra, a teraz jak już skończysz gadać, to ci powiem, że mam tutaj PB 34-43. Ja nie mam PB po raz kolejny. Naprawdę? Czy... Ale tą nie mam. To pamiętam z bardzo dawna. Nie mam. To jestem zdziwiony tutaj akurat. Somacz. I teraz powiem ci lepiej, to jest full speed, tu się nie driftuje. Taka mała podpowiedź od starszego kolegi. A możesz to przejechać bez driftowania. To tak ładnie jest wyprofilowane wszystko, że klei. Klei? Klei. Tak, no ja właśnie zrobiłem 35,84, czyli o 1,5 sekundy gorszy czas od mojego PB. Co kropelka sklei, żadna siła nie rozklei. Kropeleczko na czubeczku i już wszystko w porządeczku. Błyskawiczna, mocna. Pamiętasz tą reklamę w ogóle jeszcze tam? No. Czekaj, coś tam... To z Indianami było. Tak. Jak kurwa ten zakręt tam po tym takim małym slalomie zrobić? Czarownik, zepsuło mi się pokrętło od radia. Zepsuć mi się pokrętło od radia, tak. To się wszystko da przejechać na full speedzie, gwarantuję. No ten jeden zakręt to chyba... No kurwa nie halo, nie sądzę, nie? No to ty sobie go tam możesz przejechać jak se chcesz, no po prostu wiesz, nie każdy ma takie predyspozycje, taką technikę. Przejechałem właśnie ten zakręt, o którym mówisz, na full speedzie. I poprawiam o 1,5 sekundy, no ale... No nie każdy może być tak zajebisty, no. Ja nie mam pojęcia, jak ty to robisz, serio. Chcesz zrestartować na 3-4? Nie. Ja po prostu puszczam swoją melodię mocy, która samo mi rozwala łeb. Bo jest tak mech, dobra. Kurwa! A ty jakoś tam do prawej strony zjeżdżasz w tym zakręcie? Szczerze ci powiem, że nie wiem, że nie zastanawiałem się nad tym. No bo tak chyba trzeba. No nie, mnie tutaj ja łapię tego, jak to się nazywał, Rammstein, i ja nie mogę tego. I mnie już zaczyna ślizgać.
No to dziwne. Ja sobie to na bardzo spokojnie przejeżdżam. Na full speedziku. No skleja mnie tę bandę, no. To może tam sobie zwolnij, odpuść cokolwiek. O, właśnie, no będę kurde, musiał. 400 mi do mojego PB zabrakło, no. No tam będę musiał sobie odpuścić. No ja tam po prostu, nie wiem, no odruchowo, nie mam z tym problemu żadnego. Skurwa mać, no! Przepraszam. Wiesz co, ja schodzę, o, może to ci podpowiem, że schodzę z bardzo dużej w ogóle na tym zakręcie. Na tym pierwszym, takim, tym szerokim łuku, to schodzę z bardzo dużej, on coraz ciaśniej, coraz ciaśniej, coraz ciaśniej. I ta szykana mi tak ładnie wychodzi, że potem nic mnie nie rzuca, nic ten. Dla mnie to nic, ja za długo nie grałem w gry, to wiesz, to masz przewagę. Odpuściłem delikatnie, musiałem to zrobić. Śpierdolone Rammsteiny, kurwa! We are living in America, skurwysyny! Ajajaj, teraz to skrzeniłem, a poprawiałem mi to dosyć solidnie, bym swoje PB pobił. Do dużej, do małej. Pięknie, no. Na full speedziku przeszedłem przez to. 24 setne właśnie poprawiam. Teraz tego nie spieprz, błagam cię. Furposie. Jebać tę grę, kurwa. No nie! Dlaczego ja to zrobiłem? No przecież na własne życzenie, żebym to spieprzył. Daj mi nic nie mów o tej grze, to jest tak tragiczna gra. Ja nie wiem, dlaczego jeszcze w to gram, kurwa. Ja powinienem to rzucić w pizdu w ogóle, nie wiem, zacząć zbierać truskawki w Holandii, cokolwiek. Kurwa, jakieś są bardziej ambitne, jebane zajęcia, że zminimalizowała mi się gra. Weź mnie to, kurwa, włącz! No. O, tutaj Rammsteina złapałem i mnie wyniosło, ale to pierwszy raz mi się zdarzyło. Czekaj, jaki jest wynik w ogóle aktualnie? Dla kogo 1-0 jest 1-0 dla ciebie. Tak? No popatrz. Kurde, teraz mi nie idzie. Ja cię obserwuję, ja jadę za tobą. Śledzę cię, człowieku, jak śledzik z naszej klasy. Okej. Duża i ciasno. Aj, teraz mnie wyrzuciło, no. Akurat teraz, jak chciałeś sobie popatrzeć, no. A ty w ogóle tego nie dojechałeś? Nie! Właśnie o to chodzi, że tego nie dojechałem nawet. O, teraz... Rammstein jebany! A widziałeś, jak ja poszedłem? Nie widziałem. Dlatego jestem zdziwiony, że ci to nie wychodzi, bo żem tam... Ja się tak, wyjebałem na plecy, tak, pierdolę. O, teraz to robię czasa, o chłopie. O cie, panie. Nie zdążysz. 34-15. Mój rekord nowy. Dobra, mordy mordeczkiem morduję, serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału, ale jebać to, dobra, cześć, widzimy się za tydzień. Na razie, cześć.